Wszystko zaczęło się 8 sierpnia 1980 roku, kiedy to polska robotnica Anna Walentynowicz, 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Z inicjatywy Bogdana Borusewicza w Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się strajki. Zmusiły one rząd do przyjęcia 21 postulatów, które zakładały m.in. poprawę jakości życia robotników czy utworzenie wolnych związków zawodowych.